naszym tutaj miejscowym, Łukasz na co dzień mieszka właśnie z nami, Drąg Mateusz i Nowak Andrzej. Drąg Mateusz, UKS Chromik Mysłowice, Andrzej Nowak, Crossbox Evolution. Mamy kolejnego zawodnika, Już słyszymy brawo, 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 tak jest, bijemy im brawo, oni też chcą, oni oczekują tego. Jest z nami Walowski Dawid, klub biegowy w Jaworzno, MTK i F. Mamy kolejnych zawodników. Zobaczcie, oni naprawdę biegną w mega szybkim tempie. Jest z nami Gryś Piotr, Wójcik Tomasz, Tyka Piotr z Tychu, Gran Hop z Tychy. Pół metek przekroczył właśnie Joachimski Piotr Orzesza. Klub Orzesza też biega. Mamy kolejnego zawodnika, Buczek Paweł z Tychu. Lisa Wojciech, Jastrzębie Zdrój. Brawo, brawo, brawo. Zaraz panowie, jesteście na pół metku. Jeszcze 5 kilometrów przed wami. Numer 2425, Głowiak, Lew, Katowic, Szymura Grzegorz, Buczek, Mateusz, z Mikołowa, Bajtel Pont oraz Pomark. I mamy pierwszą kobietę. Czyżby to była Sylwia, tak jest, Ślęzak, Sylwia z Częstochowa, Częstochowi, PKS Budowani Częstochowa i One Second Team. Mamy drugą, wcześniej też już ją wspominałem, Michatna, Mendecka, Moski Łaziska, Górne i One Second Team. Widać, że dwie panie, które są na prowadzeniu, także grają do tej samej bramki, czyli współpracują z One Second Team. Michalina Mendecka, także znany nam sportowiec, także biegacz górski. I mamy trzecią kobietę, Żakowiecka Dasia z Katowic. Już mamy kolejną, czwartą kobietę z AZS AWF w Katowice, Suwaj Anetę. I brawo, 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 już widać KIA Ekras SS Biega do Mikołów, Grzegorczyk Marcin. No moi drodzy, rozsypało nam się z tymi biegaczami. Już mamy ich całkiem tą grupę. Oni już mają w nogach 5 km, no w dosyć ciężkich warunkach, to trzeba przyznać. Jest z nami także Kulik Rafał z Gostynia. Szósty bastion powietrzno-desantowy. Brawo, brawo, brawo. Mocno, mocno biegnie. Jesteście na pół metku. Jeszcze przed wami 5 kilometrów, z tego co wiem, no droga wcale nie jest taka prosta, ponieważ tutaj my widzimy, że oni biegną z górki, natomiast później skręcając w prawo, zaczynają się piąć pod górę, biegną prosto do centrum, wyr, później trochę pod górkę i dopiero wtedy, kiedy zdobędą nasz szczyt, mogą biegać prosto do milimetry. Jest z nami Puszka Michał z Mikołowa, SDS Biegaton Mikołów. To właśnie są ci, którzy w dniu dzisiejszym walczą o ten puchar przechodni. Nie ukrywam, że SDS Biegaton Mikołów bardzo chciałby, żeby ten puchar został u nich kolejny rok, ale to dopiero zobaczymy po klasyfikacji końcowej. Mamy kolejnych zawodników. Witamy Latuszka Marka, Włazic Górnych, Igora Damiana, Tychu. Brawo, brawo, Ranucho z Tychy. Przypomnę tym, którzy podają wodę, kiedy będzie czołówka przy następnym okrążeniu, pamiętajcie, że oni muszą kończyć po lewej stronie, dlatego musicie im później zrobić miejsce. Czy podający wodę mnie słyszą? Podnieście rękę, czy mnie słyszycie.
podający wodę, przypominam, w momencie, kiedy będzie czołówka biec, oni muszą biec po lewej stronie. Brawo, brawo! Jest z nami Emilian Dziuba z Mikołowa, SS Biegamy Mikołow, pokazanie krzyżowki Dariusz Orzesza. Już jest z nami Magna Polu Running Team, Kościelnik Krzysztof. To oni już 5 km przebiegli. Od startu minęło 22 minuty 14 sekund. Czyli patrząc na to, jeżeli panowie utrzymaliby takie same tempo, będzie to tempo na 44 minuty. Widzę, że i panie, tak, widzę, że mamy pierwszych pacemakerów 45 minut. Jak na razie biegną idealnym tempem. 22 minuty 30 sekund za nami. Jeżeli utrzymacie to tempo, będzie to właśnie tempo 45 minut na 10 tysięcy metrów. Brawo, 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 biegną kolejni, jest nami Mildrand Cornell, Ruda Śląska, jest także Głąb Waldemar z Tyków, jest kolejny z biegatonnikom własny Dariusz, jest także Night Runner z Gliwice, Łęcki Piotr. Moi drodzy, jest was tyle, że te numerki mi po prostu przebiegają tylko przed oczami. Bardzo nas to cieszy, 529 osób na naszym biegu wyraz. Brawo, brawo, brawo. Jest i Piekarczyk Bogusław, Świerczyński Michał z Tychu, Elektronu. Tak jest, to on. Podnosi ręce, żeby się z wami przywitać. Brawo, brawo, brawo. Jest i Borkowski Andrzej z Orzesza. Brawo Andrzej, dajesz. Tutaj szybkie wylewanie wody na głowę. Tak, to też pomaga. To pomaga sportowcom szybciutkie schłodzenie. Jest na tak play zawodnik z biegatonu Miłaszewski Andrzej. Andrew, dawaj. Tak, my tutaj widzimy. Pamiętaj, że walczyć też dla całej drużyny o to, żeby puchar został właśnie w waszym klubie. Jest także Mielczarek Aleksandra z Mikołowa. Zaraz przed nią Kryczek Piotr z Dąbrowy Górniczej. Brawo, brawo, spło. Za wami 5 kilometrów. Moi drodzy, teraz to już tylko z górki, czyli każdy następny krok po przekroczeniu pomarańczowej bramy to już jest ten krok, który was przybliża do mety. To już jest ten krok, gdzie jesteście poza połową waszego dystansu. 24 minuty 26 sekund. No, to będzie piękny czas, jeśli tylko utrzymacie. To będzie 48, 49 minut. Tylko teraz pytanie, czy w takim upale, czy biegając pod tą górkę, czy jesteście w stanie to utrzymać? To oczywiście wszystko zależy od was, wszystko zależy od tego, w jaki sposób przepracowaliście. Leszek, jest z nami Leszek. No Leszek, na razie nie wyglądasz pięknie, dawaj, tutaj musisz motywować swoich zawodników. Leszek biegnie na czas 50 minut, jeżeli to utrzyma, będzie idealnie punkt. Leszek, może troszkę szybciej, może kilka kroków do przodu. Jest z nami Krzysztof Bojanski z Tychu, jest z nami także Smolosz Kevin z Szagardawi. Zobaczcie, patrzcie, pokazujący, że Orzesie też ma gardawicę, wiem, bo tam jestem ze zgonia. Jedziemy dalej, mamy Zielińskiego Marcina z Tychu, mamy Kowalczyka Wojska, Viking Training Center. Zobaczcie, ile tych osób jest, zobaczcie, w jakich różnych klubach oni startują. Oni na co dzień walczą z własnymi słabościami. Moi drodzy, kibice mają już super możliwość. Maratończyk.pl. Maratończyk.pomiarczasów.pl. Te wyniki są już online, czyli każdy z was może zobaczyć, jak wasza osoba, jak wasz tata, mama, brat, siostra, w jaki sposób biegają, w jaki sposób przebiegają te 5 kilometrów. Zapewne będziecie mieć już od razu podany międzyczas, który także wam obliczy od razu tempo na kilometr. Jest 26 minut, 20 sekund za nami. Jest z nami Łukaszewski Przemysław. Znowu z biegatonu. Kolejna osoba, Mika Szymon z Mikołowa. O, tutaj patrząc po tych miastach mamy bardzo dużą obstawę. Mikołowa, Łazisz, Wyr. Bardzo nas to cieszy. Pamiętajcie o tym, że zawsze możecie korzystać tutaj z pomocy specjalistów, czyli organizatorów tego biegu Inception Live. Oni
sposób bardzo profesjonalny podejdą do każdego z Was, powiedzą jak trenować, w jaki sposób, rozpiszą dietę, a także pomogą poprzez pomoc fizjoterapeutów. Pięknie, 26 minut, 27 minut już minęło, tak jest. Biegniemy, biegniemy, bardzo ładnie, jest. Jest z nami Adam z Ornątki, Adam z Tychów, Henryk z Rudy Śląskiej, z klubu Wielki Marsz. Mamy kolejnego pacemakera. Pacemaker biegnący na 55 minut. Patrząc po czasie, jest to idealne tempo. Może minimalnie szybsze. 27-30 sekund za nami. No i jak po pierwszym krążeniu? Damy radę. Wszyscy, tak jest. Wskazują mi te wszystkie, że damy radę. Pewnie, że tak. Już jesteście coraz bliżej mety. Połówka za wami. Powodzenia. Widzę, że każdy mocno używa wody. Każdy robi kilka łyków. Wylewa resztę na tą głowę, żeby szybko się chłodzić. Jak to właśnie przed chwilą zrobił Jacek Lipiecki z Mikołowa. On biegnie w klubie Biegam, bo lubię Mikołu. I mamy kolejnych zawodników. Wielki z nami trener Krzysiek z Łazic Górnych. Powodzonka Krzywo. Bardzo miło jest widzieć was wszystkich. Przede wszystkim te twarze, które gdzieś widzimy na tych okolicznych ulicach, biegające na co dzień, wtedy kiedy jeszcze inni śpią, wy już wychodzicie biegać. Po to wszystko, żeby dbać o swoje zdrowie. Nie tylko dbać dla siebie, ale też dla swoich bliskich. Jest z nami Drączyk Ariel z Bielska Białej, SC Komorowice. Jest także Agnieszka Łukaszewska, Mikołów. 28-40 sekund. Biegniemy. Trzymać czas taki sam przynajmniej jak pierwsza połówka. Chyba, że ktoś biegł za pomocą blisko, wtedy będzie biegł zdecydowanie szybciej drugą połówkę. Brawo. Grońska Agnieszka, Łazicka Górne, Salbert Magda z Mikołowa, Latusek Ania z Katowic. No moi drodzy, ja patrzę, za chwilę będziemy widzieć już tych pierwszych zawodników, którzy będą biegać na metę. Mamy już 30 minut, po starcie. Oni około 32 minuty już mogą biegać. Brawo, jest z nami Alek Ramel z Mikołowa. Zobaczcie, on tutaj przemierza cały ten dystans, jadąc na wózku. Tak jest, on tutaj mówi, że zaprasza na swój fanpage. Bardzo często robi lajki do swoich startów, więc jak tylko macie ochotę, na pewno go znajdziecie. Brawo, jest Kapałka Agnieszka z Mikołowa. Burzyńska Beata z Katowic. Beata, gdzie jesteś? Dawaj. Jedziesz. Tak jest. 5 kilometrów za tobą. Jest pięknie uśmiechająca się Troli Agnieszka z Ladies Boxing Brigade. No, tutaj myślałem, że to taka spokojna dziewczyna, ale jeżeli ma coś w klubie boxing, to lepiej czasami nie podchodzić. 30 minut, 30 sekund za nami. Tutaj już biegacze biegają na ten 5 kilometr, poruszając się po dywanie z naszych kubków plastikowych, więc musicie zawsze pamiętać o tym, żeby ostrożnie, żeby się nie poślizgnąć. Za chwilę będzie pierwszych zawodników biegnących na 10 kilometrów, ale tymczasem Kania Krystyna z Bielsko-Białej, jest tam Schiller Fryderyk z Mikołowa, z klubu Schody Hiszpańskie. Jest z nami Głąb Magda z Tychów. Dawaj Magda, jeszcze kawałek. My cały czas patrzymy na to, czy zaraz rower naszego organizatora nie pojawi się przed nami. Tak, nie widzimy już pierwszego, nie widzimy różni tak inaczej, ale jak to jest w porządku, pisarza, czyli zawodnika Nordic Walking. Dawaj kamerę, tak? 5 kilometrów i jest to Gębala. No, teraz głowę twoją tylko widać. Brawo. Jedziemy, pięknie. No, to głowę twoją widać. Albo niżej, albo jest okay. To naprawdę mega wyczyn. I brawo, widzimy pierwszego zawodnika biegnącego na 10 kilometrów.
widzę, że na koszulce Łuka, oświetla, dawaj, dawaj, 30 minut i 3 sekundy. Zobaczymy, jak to w stronie wyglądało. Jasną 32 minuty i 3 sekundy. Brawo, brawo, Łukasz, to jest ten człowiek, który wcześniej mówiłem, on, no niecałe, ile to, półtora tygodnia, dwa tygodnie temu, startował w memoriale Janusza Kusoszyńskiego. Tam biegł w tempie 2 minuty 44 sekundy na każdy kilometr i 3000 metrów pokonał w 8.12. Mamy drugiego zawodnika, zobaczcie, mocny finish, on nie chce nic do picia, o finish teraz kończy, 10 tysięcy metrów jest za nim, jest za nim Sypułkowski Paweł z miejscowości Koluszki, EKS Łódź. Serdecznie Paweł gratulujemy, tutaj zaraz będą wywiady, zaraz będą... Sypułkowski Patryk, dobrze, że mi tutaj o tym mówić, gdzieś nam się mały chochnik jest i trzecia osoba, tak, Opola, Dorożyński, Patryk, Dorożyński, Szymon, gratuluję serdecznie, panowie tutaj szybciutko, gdzieś na boku, chcą szybko się zregenerować, zobaczcie, no to jest bieg na 10 tysięcy metrów, gdzie mamy pętlę 500-metrową, jest naprawdę niesamowite dla kibiców. Zobaczcie, tutaj jedni kończą, inni jeszcze biegną. 33 minuty, 30 sekund, połówce. Jedni już skończyli w tym czasie, wy jeszcze macie 5 kilometrów. To jest, słuchajcie, to jest cudowne, że wszyscy chcemy biegać. Jedni biegają naprawdę tutaj jako sportowiec, no zresztą całą siłę znam już od takiego malucha, bo akurat się tak złożyło, że trenuję w tym samym klubie, gdzie kiedyś moja żona, więc ja już go tam obserwowałem od najmłodszych lat. Jak widać, Łukasz cały czas w formie. Na pewno trochę więcej powie wam, jak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o jego starty w tym roku. Wiem, że Łukasz jest w formie. Jest w formie, co udowodnił na memoriale. Brawo, 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 mamy kolejnego finiszującego zawodnika. Jest z nami Mateusz Wolnik na tym, no ciężkim dystansie 10 km, no przy ciężkiej pogodzie zajął czwarte miejsce, miejsce różnie postrzegane przez sportowców, jest to bardzo wysoka lokata, jednak nie do końca lubiana. Mateusz, zgadzasz się? Różnie to bywa, różnie to bywa. Pamiętajcie o tym, że u nas, jeśli chodzi o te miejsca, wszystkie są nagradzane w sposób także finansowy, więc tutaj Mateusz jak najbardziej wygrał bardzo wysoką nagrodę. Ale mówimy też o tym, no, czwarte miejsce różnie jest postrzegane. Zaraz za metą macie wczynki na Zgodcika. To za chwilkę będziemy o tym mówić. Brawo, 35 minut, już jest za wami, biegniecie dalej. Brawo, 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 mamy kolejnego zawodnika finiszującego, jest to Andrzej Nowak z Kosmowca. 35 minut, 18 sekund, zaraz z wami. Walowski Dawid z Jaworzna, klub biegowy NCKIF Jaworzno. Mamy, widzę, kolejnego. Pamiętajcie, ci, którzy podają wodę, musicie odróżnić osoby, które już finiszują, musicie się ich troszeczkę odsunąć. I brawo, 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 jest z nami Wójcik Tomasz z miejscowości Rudze. Mamy kolejnego zawodnika, jest już Treska Piotr Tychów. To oni pokonali ten dystans 35.59, no jest to całkiem naprawdę niezły wynik, ja osobiście zazdroszczę. Widzę, że Arend Zdzisław Katowicz z kikami przemierza kolejne metry naszego dzisiejszego biegu, poruszając się z kikami, czy jest naszym nordikowcem, nordic walking. Brawo, brawo, brawo. No jestem ciekaw, kto z was próbowałby poruszać się takim tempem, właśnie w taki sposób, jak oni to robią. Nordikowcy są niesamowici, są już na wielu imprezach, tak jak kiedyś biegacze dziwnie wyglądali na ulicach, kiedyś też kilkarze, teraz dla nas to jest zupełnie normalne.
Brawo, 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 tutaj widać, że biegacz nie chce wody. Widać po jego kroku biegowym, że to już jest jego finish. On już dzisiaj kończył, wyłączając swój zegarek i odnotowując tam czas 37 minut 14 sekund. Joachimski, Piotr Orzesza. Orzesza też biega, oczywiście, że też biega, ale oczywiście zapraszamy do Wyrów, do Mikołowa, tak byśmy wszyscy się tutaj spotykali. Buczek Paweł Szczytu, czasem 37. I jest nami pierwsza kobieta, brawo, brawo, brawo! Jest nami Ślęczak Sylwia z Częstochowy, PKS Budowlani Częstochowa. Brawo, brawo, ona ukończyła ten bieg w dniu dzisiejszym z czasem 37.42. Pamiętajcie, robi miejsce, to jest cały czas trwają zawody. Mamy zawodników jeszcze biegnących drugie okrążenie. Ci, którzy będą wracać do naszego biura zawodów, możecie się kierować linkiem za bramą pomarańczową. To jest bardzo ważna dla Was informacja. Mamy już pierwszą kobietę. Pani Sylwia Ślęczak na razie widać, że mocno wyprzedziła tą, która była zaraz za nią. Zapewne Michalinę Mędecką, ale to zaraz zobaczymy. Kiwa głową, że tak, kiwa głową, że Michalina Mędecka. Widzimy kolejną, drugą kobietę. Ta w czarnych, krótkich spodniach, czarny top. Biegnie, żeby zająć drugie miejsce. Michalina Mędecka przed nią. Sylwia Ślęczak z Częstochowy, a zaraz za nią Michalina Mędecka, brawo, brawo, mocny, mocny finish. Pamiętajcie o tym, ci, którzy podają medale, bardzo prosiłbym, żebyście robili wszystkim inne miejsce. Jeszcze niektórzy biegną na drugie okrążenie, gdzie wszyscy widzę na co dzień biegający w różnych klubach, ale także studio. Mamy trzecią kobietę w dniu dzisiejszym, a jest nią Krakowiecka Barbara z Katowic. 39 minut 21 sekund. Serdecznie gratulujemy. Jesteście dla nas mistrzyniami. No pokonanie tego dystansu w takim tempie jest naprawdę ogromnym wysiłkiem. Mamy kolejnych zawodników, którzy biegają nam na metę. Jest z nami, o proszę, Kaczyńska Katarzyna Zyr. Ona właśnie startuje na drugie okrążenie biegu Straż Lech Katowic, Park Run Katowice, 40 minut i 1 sekunda. Wiem, że sportowcy bardzo często złamać te 40 sekund. Tutaj koledze brakło 40 minut, koledze brakło tej jednej sekundy. Zawsze to ładnie wygląda, 39.59 niż 40.01. Mam nadzieję, że Leszek straci wymaszy tutaj te lekkie uszczęśliwości, ale Leszku, ja też biegam i wiem jakie zawsze mamy małe problemy, tak, że tutaj lepiej niektóre wyglądają. I mamy kolejną kobietę, która mocno na metę, jest to Pata Magdalena z Wodzisława Śląskiego, forma Wodzisław Śląski. Jeżeli mógłbym poprosić kilka osób z wody, jeżeli moglibyście przyjść za metę, to bardzo bym Was prosił, to jest kubeczkami. Równe miejsce, uwaga, jeszcze niektórzy tutaj startują na drugie okrążenie. Pamiętajcie, my drodzy, tutaj są wywiady, tutaj jakieś gratulacje, ale musimy jeszcze chwilkę poczekać. Kazimierczak Mateusz Mikołowa, 41 minut i 0 sekund. Pamiętaj, że mi miejsce, uwaga, jeszcze zawodnicy cały czas startują. Zawodnicy jeszcze cały czas wyruszają na drugie kółko.
Zobaczcie, każdy z was zmaga się dzisiaj tutaj ze zmęczeniem, ale robimy to wszystko w ramach naszej satysfakcji, dla naszego zdrowia, dla pokonywania własnych barier. Jest z nami tutaj tuż za metą, tuż za medalami, jest z nami właśnie ten, któremu chcemy bardzo pomagać. On na co dzień musi się zupełnie z innymi barierami zmagać. Jest to Tomek Długosz, ten radosny szefa, który jest rycerzem, który jest rycerz, który zmaga się każdego dnia nogi oraz swoich streamera Sheldona. To dla niego tutaj robimy zbiórkę, to dla niego robimy aukcje, licytacje, to dla niego też biegamy, to dla niego też biegamy, żeby właśnie jemu pomóc. No potrzebują rodzice bardzo dużo pomocy i wtedy też to jest bardzo często pomoc finansowa. 48 tysięcy kosztuje specjalne urządzenie wywożące budżet na któreś tam drugie, chyba drugie, tak? Drugie piętro. Jak widzicie, w tym momencie jest potrzebne troszkę. Robimy jeszcze miejsce, robimy. Tutaj cały czas jeszcze biegacze wyruszają na drugie okrążenie. Jeżeli tylko możecie, jeżeli chcecie pomagać, to właśnie będziecie bezpośrednio Tomkowi pomóc. On jest z nami, on jest teraz za metą, on wam kibicuje. On wam kibicuje, ale także wam dziękuję za to, że jesteście tutaj. Czasami pojawiają się jakieś różne komentarze. To się temu nie podoba nas, tamtemu coś. Pamiętajcie, że tutaj organizatorzy Infection Life robi to wszystko po to, żeby wam, żeby pomagać. Po prostu, żeby pomagać Tomkowi. Wtedy mam nadzieję, że wszystkie nasze jakieś obiekcje, czasami mamy jakieś szale, są zupełnie niczym w perspektywie właśnie tej pomocy. Moi drodzy, robimy to miejsce, pamiętajcie o tym. Pikarze jeszcze wyruszają na drugie okrążenie. Robimy to miejsce, słuchajcie, środek przynajmniej, żeby był wolny. Środek, żeby był wolny, ponieważ poradzisz, Leokadia, Pędziwiak, Ewa, Katowic wyruszają jeszcze na kolejne okrążenie. Wodę już macie za metą, po lewej stronie ustawioną. Oczywiście działamy cały czas na was specjalnie. Chcieliście wodę, już ta woda jest. Brawo, mamy kolejnych spodników przekraczających mikrometry, to oni pokonują ten dystans 45 minut. Zaraz sobie spróbuję piątkowie, 4,30 na każdy kilometr. Jest to naprawdę duży wyszyn. Jest to naprawdę duży wyciąg. Jakbym mógł prosić pana od pomiaru, żeby podszedł do samochodu, wielkie dzięki. 40 sekund. Nasi pacemakerzy są oczywiście tu, żeby sprawdzić, czy spełnili swoją rolę, czy to, czego się po nich spodziewaliśmy, czy osiągnęli, czy zmieścili się poniżej 45 minut. A zatem zmieściliście się poniżej 45, zmieścili się. Czyli to, co obiecali, to zrobili. Pana proszę, o jest, dobra. Przypominam, że odkładamy nasze chipy z bardzo wcięty. Pikarze wyruszają na drugie okrążenie. Na drugie okrążenie 36 minut, na 5 km. Jeszcze kawałeczek przed nimi. A także Sebastian Krosen, pacemaker. Zobaczcie, co robi kałużek krawatu. Od razu jest telewizja, od razu są wywiady. On wczoraj w niedzielę pod krawatem postanowił przebiec cały ten dystans. Na naszej mecie mamy kolejnych zawodników. Piekarz Bogusław, Oksy Zbigniew, Mielnicki Patryk z Mikołowa, Morwa Dorota, Wacławik Joanna, Gostynik, Gostyn to jest miejscowość, która
gmina, która także graniczy właśnie z górami, tym pięknym miejscem, w którym się znajdujecie, jest Mendelbrata z Orzesza. Jest Borkowski Andrzej z Orzesza. Borkowski Andrzej 47 minut 25 sekund. Są wywiady, są wszyscy zadowoleni. Pamiętajcie o tym, że jeszcze niektórzy wyruszają na drugie kółko. Na drugie kółko. Pamiętajcie, żeby robić miejsce na środku. Robimy miejsce po środku naszej ulicy, tak żeby ci wyruszający na drugie kółko z pierwszej trasy mogli spokojnie sobie przebiec. Tutaj widzę, jest szukanie cików. Benjamin stoi, zbiera. Niektórzy je wkładają, inni jak Michael Jordan chciałem się trafić do tej skrzynki. Są to emocje, no. Wam pokonując 10 km jest to ogrom ekstra endorfin uwalniający się naszego organizmu. Jest to niesamowite uczucie. Robimy miejsce dla tych, którzy wyruszają na drugą kołówkę. Z nami biegacze poruszający się nogi, kijkami, nogi, chłopki. Zróbmy dla nich miejsce. Robimy miejsce dla tych, którzy też tutaj uprawiają Nordika. Oni jeszcze spokojnie mają czas. 48 minut 55 sekund. Robimy dla nich miejsce. Uwaga! Najwyżej kika. Moi drodzy, zawsze możecie dziabnąć kogoś w kupę, żeby się przesunął. Pamiętajcie, widzisz tą jesteście w stanie sobie poradzić z mężczyznami niesformymi. 50, no jeszcze nic, 49 minut, 16 sekund. Cały czas jeszcze ci, którzy biegają, mogą zmieścić się w czasie poniżej 10 minut na kilometr. 49, 27. Cały czas sala biegaczy znajduje się u nas na mecie naszego piątego już wyjskiego biegu. No, moi drodzy, cieszy mnie to, że widzę bardzo znajomych twarzy. Widzę to, o, jest uśmiech, jest zadowolenie. Przebiegłem, dałem radę. Mamy kolejny sprzęt Niekiera, zapewne na poniżej 50 minut. Drogi, pamiętaj, organizatorzy będą się tego robić. 49, 57. Między innymi jest pochwała pojawił się na naszej mecie. No lecz masz szczęście. Po pierwszym okrążeniu widzę, że Leszek czasem wszyscy podbija. Tutaj wyszkę zrobił w idealnym czasie 49,58. Bardzo dużo. Ponad 500 biegaczy, pół tysiąca ludzi biegających z Żyra. Tego to wyje jeszcze nie widziały. Tutaj jest naprawdę mega dużo tych wszystkich biegaczy. Niektórzy tutaj, ale są zadowoleni, to wiecie, to jest tak, że jest 50 złamane, tak? Bardzo ładnie. Mamy 50 minut dzięki naszym pacemakerom. Gdyby nie on, nie dałabym razu. No to cieszy. I to pokazuje, że takie zapotrzebowanie, że trzeba mieć tych pacemakerów, oni nas motywują na trasie, oni ustawiają odpowiedni tempo biegu. Ja nam jeszcze tylko przypomnę, wszyscy pamiętacie, że wszyscy jesteście zwycięzcami, ponieważ przebiegliście ten dystans, ale miejsce 50, 100, 150, 200 i tak dalej, jeśli chodzi o 50, wielokrotność 50, otrzymuje od nas monitor pracy z Polara, tylko trzeba być na dekoracji. 50, 100, 150, 200, tylko firma. Mocny finish, tak naprawdę rękami. Zobaczcie, na samej końcówce jeszcze wyprzedził swojego rywala. No, rywala to jest zaproszenie współtowarzysza dzisiejszej górskiej historii. Już czasem 52 minuty jest nam Jodłowski,
wszystko jest świetne, Spieszy mnie to bardzo, to cieszy. Witamy tu serdecznie. Pamiętajcie o tym, dzięki maratończyk pomiarczasu.pl. Te wszystkie linki już są online w internecie. Już wasi znajomi, wasza rodzina siedzą tam jeszcze w domu. Może nie potrafili te przyjaźni mówić. Może to rozkręcać wasz dzisiejszy start. Tutaj widzieliście, mam nadzieję, że nikt nie traktuje dalej na drugie miejsce. Ja przypomnę, jeżeli chodzi o nowy blocking i mistrzostwo, więc mamy jeszcze nowy blocking. Pamiętajcie, róbmy dla nich też miejsce. Limit czasu wynosi 2 godziny. Jeśli chodzi o bieg na 10 tysięcy metrów i ten jest. Godzina 30. Moje drugie miejsce tym tutaj turbo doładowanym panią. Moje drogie panie, jak już wcześniej wspominałem, kijkiem najwyżej to łydka, byle nie w kolanach, tak? Pomijcie, w pokupie można zlać, a wy wyruszacie na drugie kółko. Pięknie razy za wami, moje drogie, podjęcie radę. Przed wami kolejne 5000 metrów. Są gratulacje, jest piątek, może są gdzieś szczęścia. Jestem ciekaw, jak on mi to poradzi. Jeśli ktoś mi zdarłoby przemocnić numer przed nosa. Pamiętajcie, że tutaj także, wywalidujemy się na kursach przewodniego. Patrząc na te koszulki, patrząc na liczbę osób, to być może biega tam na całkiem sporo szansę, ale to od razu zobaczymy. 54 minuty 25 sekund, koleżek Olimpia. Jest z nami także Łowocka. O, Łowocka, zobaczcie, uciekam, tyle ma pieniędzy, że jest to tylko... O, gardzę, muszę się pytać. Jest także z nami Wiczak Mateusz, 54 minuty, 53 sekundy. Pamiętajcie, że składamy chipy, odkładamy chipy. Tak, już mówiłem, że radzi tutaj pan, że... Maratończyk pomiarczasu.pl, przypomina, że wyniki są cały czas mieszane. I zresztą ja także korzystam właśnie z tabletów i wszystkie wyniki podaję w internecie. Wołajcie lekarza! Zaraz tam metą, ja już się o tym wszystkim powiem. Lekarza wołaj! Organizuje bieg dla dzieci, żeby podeszła zaraz za pomarańczową klamę na przejściu dla pieszych, ja tutaj jestem i tak żebyśmy się popatrzyli. Wody, dajcie wody. Jakiś ręcznik pod tym, Nie wiem, ale już nie wiem,
Bardzo prosimy lekarza, Widzisz Boronia? Widzisz Boronia? Tutaj rozmawiam z różnymi osobami. Biegatonu, oni mówią, że chyba biegaton wygrał ten wymiar przewodnik, ale myślą, że Januszowski i Stychy są także w mocnej ekipie. To wszystko oczywiście zaraz zobaczymy, o tym wszystkim wiemy. Kurczę, to już... Lekarza mamy podobno, nie mamy. Dobra. Mamy 58 minut 50 sekund, 50 sekund. Tutaj zaraz nastąpi kolejna bariera. Kolejna bariera 60 minut. 60 minut to jest to, jeśli ktoś będzie się podstał, wstępie 6 minut na każdy kilometr. Ci, którzy zaraz będą dobiegać, jeszcze 30, 60 minut zaraz nie. Już nie będzie. 59 minut 20 sekund minęło od naszego startu. Brawo, brawo, brawo. Jest z nami numer 477. Właśnie pamiętajmy, że ten bilet możecie zobaczyć na www.agency.pl. Ale nie chodźcie teraz wszyscy, bo mi tutaj system pada przez was. Dlatego, że każdy z was wysyła informacje do swojej rodziny i przez to tutaj zawiesza system, ale mamy swoje lata z wadzie górnej 59 minut 48 sekund. Fabryka Jutka Mikołów biegam bez popa 59 minut 58 sekund i to Jutka i to ta zamknęła tam Fabryka wyczas tej poniżej 60 minut. Widocznie gratuluję Jutka. Jutka no jest aktywna przez całe życie. Zresztą Cidecki, moja uczelnica. A co to jest? Ile są dalej? Godzina 33 sekundy na chwili. A godzinę zamknęła. A widzicie, nie Jutka, jeszcze była poniżej godziny na samym jej kolega był i Madej i Sebastian. Pytam się o wrażenia na trasie. No, używają kwotę, fajnie, rewelacja, ale też są określenia szybkie, rzeźna, ale słuchajcie, rytkami tutaj przeciwcie, to jest dla waszego zdrowia. Tutaj już wszyscy wypowiedzieli, że rzeźnia, krzyczą, że jest to rzeźnia, ale jest to rzeźnia pozytywna. Oczywiście, jak najbardziej wiemy o tym, przecież nikt tutaj nie przychodzi przymusu, wszyscy z was chcą w tym biegu uczestniczyć. Jest z nami śmieci Agata, Agata z Mikołowa. Pamiętajcie o tym, co jakiś czas chciałbym przypominać. Zwrot cików następuje zaraz za pomarańczową bramą. Jest taka specjalna skrzyneczka. Thank you.
Bardzo, bardzo ważna informacja, ci, którzy czekają już na biegi dla dzieci. Tutaj zbiórka będzie zaraz za metą nad przygotowaną ulicą Grudnia. Mam informację od organizatora, że jeszcze chwilę inne biegi się rozpoczną. Do godziny 15 policzą resztę czasu, ale bądźcie czujni, czekajcie zaraz za metą. Zauważamy, mamy kolejnych zawodników. Oni tutaj spadają nam jeden za drugim, a to nic innego. To nic innego, ponieważ teraz wystartowało pół tysiąca ludzi. Pół tysiąca, no jest to ogromna sprawa, jest to ogromna rzecz. My cały czas czekamy na pierwszego piłkarza. Pamiętajcie, że również będzie różnych kategoriach wiekowych, dla też obserwujcie sobie na swoim internetowym stronie www.pomiarczasu.pl. Widzicie mamy konto. Pamiętajcie o tym, że 50, 100, 150, 500, 550 już nie ma, ale każda ta osoba wielokrotność 50 w dniu dzisiejszym wygrywa system do pomiaru aktywności, do pomiaru aktywność waszej ruchowości. Za tylko wystaniecie, zobaczycie, że jesteście na którymś z 50 stopni miejscu, to pamiętajcie, dostać na dekorację. Zresztą wiecie, przy tym rozliczeniu nie było ta dekoracja zrobić szybko. Dlatego wszystkim bardzo proszę, dostańcie na dekorację. Na dwóch. No i popatrzcie, jest pierwszy zawodnik Nordic Walking. On będzie mapę dyskonik. Godzina 5 minut. Jeszcze kawałek, jeszcze chwilka. Widać, przyspieszył. Przyspieszył na samej końcówce i jest! Jest z nami Gębala Eugeniusz, Bełku. No mój drogi, po tym Bełku, jak tak się Eugeniusz trenuje, no to wszyscy mówią, to jest gość, on robi niesamowite rzeczy. To nie jest tak, że wszyscy muszą biegać. Można też bardzo aktywnie żyć i na tym nam najbardziej zależy, żebyście faktycznie chcieli, żeby zapas każdego dnia zmagał się z waszymi zamieszkami. Czy to poprzez bieganie, czy to rower, ale każdy z nas, żeby aktywnie przeżył to życie. Chodźmy dalej. Tutaj. Panowie, nie tutaj! Dobra. Zawodnicy na tą metę. Godzina 5. Tam kawałek dalej w cień, jakbyście przeszli. Zaraz za nią już zobaczymy. Pewnie kolejna osoba. Mogę polać? Majda Rzeszka Osiecza do 5 i 5 minut. A, tu jest dobrze. I mamy paranoika. Sprawa jest ma, czyli tak nie go... Mocny półmaraton we Wrocławiu dzisiaj już który on jest znaczny, to jest nasz facet. No i tak jest, Mikołaj, ale do cienia pójdziemy, wiesz? Mikołaj, to jest... Młodego przyjaciela, młodego kąta, kosza, on niestety nie zgadza się z dystansem 10 km. Każdy aktywność wiąże się z jego chorobą, chorobami, dlatego dzięki temu, że tutaj jesteście, jesteśmy w stanie mu po prostu pomóc. Dobrze już? On jest tutaj cały czas na... On tutaj biedny,
słońcu cały czas wszystkich kibicuję. Tym swoim kibicowaniem także wam dziękuję. Teraz za medalami cały czas patrzę na różnorodność biegaczy. Każdy z nas jest inny, każdy jest kolorowo. Fajna sprawa. I mamy drugie, a więc chodzi biegać już drugi morzyk ze swoim poznami. Do pogotowie wołamy? Pamiętajcie, kącik komercjowski.pl. Wszystko to idzie na bieżąco. Tutaj podchodzi do mnie człowiek orkiestra, który tym wszystkim zagaduje. Odświeża mi na bieżąco wszystkie strony. Mamy trzeciego zawodnika i tego, zobacz, na samym końcu, tak mi się zdaje, na tym końcu jest Lukas, a zobaczymy, który z nich będzie na trzecim, który na czwartym miejscu. Otóż teraz na sędzia Bóg tutaj musi określić prawidłową technikę, określić to, a był przed tym drugim zawodnikiem, ale to oczywiście wszystko nastąpi. Tutaj zaraz za metą macie dla siebie przepyszną, mogę powiedzieć, że przepyszną, mogę, tam zresztą próbuję, każda woda, każde jedzenie po 10 km na pewno będzie super smakowa. Już do mnie na pytanka patrzę, godzina 9 minut minęła. Na razie, na środowie kompisu, na trzecim miejscu Moskwy Grzegorz, taki zaraz za nim grzywa Bogdan, a człowiek, no to bo blisko siebie użyje naszej fotokomórki, naszego sądzego głównego, on na pewno to wszystko sprawdzi. On na pewno to wszystko sprawdzi, że jest bardzo dużo pięknie, na rękę, jasne. I o to w tym wszystkim chodzi. Brawo dziewczyny. Brawo dziewczyny. O to w tym wszystkim chodzi. O dobrą zabawę, o to, że piękną energię. Zresztą z nami odnakuje. Są z nami Ormanista Elżbieta Idzie, Roszek, Pania Dmitrowa, a także kulisa będą nas Ormontowi. Zabiegali nauczyciele, że nie dość, że na tydzień uczy dzieciaki, to jeszcze biega. A zdaje mi się, że chyba to nie jest nauczyciel zbiór, więc tym bardziej się szanujemy. Jest wody, rzeczywiście woda. Smakuje jak prawdziwa ambrozja. A ja nie biegłem z tego dystansu, ale u was na pewno ten smak jest zdecydowanie lepszy. Jest z nami, widzę tutaj jeszcze przemierzający na rowerze ten człowiek, dzięki któremu to też wszystko się odbywa. Jak jest tam w porządku, wszystkie dziewczyny, wszyscy panowie, tak? Dziewczyny nie dość, że wszystkie sobie oczywiście piękne, no wiem, tam to jest całe. Moi drodzy, bieg dzieci, tak jak wcześniej wspomniałem, będzie się odbywał zaraz tutaj z zametą przy ulicy Grubla. Tutaj się spotkamy, jak większa część biegaczy już biegnie do mety, wtedy się rozpocznie, więc obserwujcie, ja jeszcze w osobnym komunikacie wam przypomnę, że za chwilkę ruszymy z biegami. Oczywiście musimy chwilkę poczekać, tak żeby nasze dzieciaki bezpiecznie dotarły do mety. Więc obserwujcie, bardzo proszę, i za chwilę w osobnym komunikacie przekażemy, kiedy się rozpoczną biegi.
tutaj mamy dosyć wąską ulicę po zakończonym biegu. Zabiegki nauczyciele, zróbcie, odejście troszkę z drogi. Pamiętaj, możecie się spokojnie porozmawiać i podzielić swoimi wrażeniami na boku. Moi drodzy, pan Zuber, na co dzień nauczyciel, zróbcie w koszulce z Zupcio. Bardzo serdecznie gratulujemy i was witamy. Tak jest. Mogę tak do niego ładnie powiedzieć, bo to nauczyciel do nauczyciela tak może, ale na co dzień panie profesorze, proszę pana, tutaj na co dzień zawsze prowadzi, ale w weekend, jak widać, promują naszą aktywność wszystkim. Moi drodzy, dzieciaczki będą startować w różnych kategoriach, jeszcze nie będę tego mówić, bo to wszystko w regulaminie, ale będą biegać na 100, na 200, na 400 i na 800 metrów. 100 i 200 metrów, to będzie praktycznie od naszego biegu do pomarańczowej bramy. 100 i 200. 400 metrów, to już się udaje, to troszeczkę dalej i będziemy startować dzieciaki. Przypominam, znajdujcie się gdzieś tutaj zaraz za metą przy skrzyżowaniu z uliczką Równa i tam za chwilę tutaj wądować organizatorki i przeprowadzimy biegi dla naszych dzieciaków. Mamy samochód, nie limit nasz. Kierowcy, godzina. No właśnie, tutaj już to widzę, to klikałem, pokusałem. Dlatego, że wszystko mogę nadzorować, to widzę już dokładnie kto, gdzie i o której godzinie przybiegę. Brawo, bardzo ważny finisz, to nam się bardzo podoba. Biegnie mamuśka, dwójką swoich dzieciaczków. Brawo, lat. Brawo, brawo, brawo. No, żeby mieć taką turbo załadowaną, to jest naprawdę coś. Zazdrościmy tym dzieciakom, to jest mama, która na co dzień ładuje się endorfinami. Ona nie krzyczy na te dzieci. Ona nie ma nic przeciwko, bo wie, że musi to zrozumieć. A to wszystko dzięki oczywiście biegami. I Nordikowska, Czajca, Mirosław, Łazik Górnych, Łazickie, Karlówcy pokonują 10 km w godzinę 14 minut. No, Mirek, gratuluję, Mirek, chodzi o miejsce, Open, jesteś na 3 miejsce. Pan Mirosławie, 6 miejsce na tym razie. Krystyna, kolejny, to w tym nowym roku, proszę, patrzę, Gorszyna jest też Czorek Mirosław Czorek jest już znany. Panie Mirosławie, 7 minut. Godzina 15. Jak ciężko było, panie Miku, ale czarna koszulka, to ja wiem, transporty i zobaczcie, on pomimo tej pogody chce promować właśnie swoją miejscowość, swoją gminę i to, że udziela się na pewien plaży. Więc to czarna koszulka, ale jest kolejne. Akurat jeśli chodzi o mężczyznę zapewne, jeśli chodzi o strażaków, to no niestety do ciepła muszą być czasem przyzwyczajeni. Patrzymy dalej, Patryk Alej, dał biegaczy na naszym dystansie, na naszym biegu. No, powiem wam, jednak godzinę 10, godzinę 20 na tym chłopcu, ale z drugiej strony woleliby się wypadało. No nie, pewnie, że nie. Lepiej, żeby było tak ciepło. Wtedy trochę trzeba zadbać o namocnienie organizmu, ale jak najbardziej miło można spędzić czas tutaj wyraz. Thank you.
raz. No i wracam do was po chwili, przed chwilę chciałem dać tam przytchnienia od mojego głosu, bo niektórzy was powiedzą, ile tego głosu można trzymać. Jeśli ja się widzę, patrzę, jesteście już przygotowani, pamiętajcie, nad dzieckiem zrobić cień, tak żeby to, ten dzieciak był przygotowany do startu za chwileczkę. Za chwilę podejrzewam organizator, na pewno te wszystkie biegi przeprowadzi. Patrzymy dalej, jest z Nordika Kłosiewicz Marek, Wyr, jest Bala Violetta Kwełszy. Moi, którzy tam przechodzą, chcę pamiętać, że na razie droga należy do biegaczy, czyli tam przed linią mety, jeśli musicie bardzo przejść, to zwróćcie uwagę na to, czy czasami tam nie ma biegacza. No, czasami nawet się zdarzało, że biegacz mógłby zrobić krzywdę jakiejś osobie kibicującej, gdyby weszła, gdyby biegł w szybkich tempach, no to wtedy o jakiś wypadek wcale nie jest trudno. I patrzymy dalej. Widać tam biegaczy. Godzina 18. Pamiętajcie, limit naszych pracy, więc godzina 3. Tutaj jeszcze mają bardzo dużo czasu do tego. Ale chciałem patrzeć. Rowerzystów bardzo proszę o szybkie tam zjeżdżanie. O, mogę od razu wjeżdżaj, a co? Tak, tutaj patrzymy na wszystkich innych. Mamy biegaczkę. Bardzo nam się to podoba z numerem 17. Kacor Asia z Tychu. Run Hot Tychy. To jest właśnie ta drużyna, gdzie mąż biega do Mikołowa. Proszę się zaszkodzić, jeśli chodzi o przechodnik umarł, ale to wszystko później zobaczymy. Tomek cały czas z nami, Tomek cały czas tam kibicuje. Chcemy z wami tak podziękować też za to, że to wy dla niego biegacie, chcecie jemu pomóc. Przede wszystkim organizatorzy Intercin Hype, nasi sponsorzy, ale to przede wszystkim to jest wasza zasługa. Dzięki wam możemy też pomagać. Czym byłoby, gdyby was nie było, nie było sponsorów, nie byłoby organizatorów, dzięki temu, że jesteście z nami w liczbie 500. No, wygląda to bardzo, ale to bardzo dobrze. Tak, odpowiadaj o mnie panie rozpisale, że jest to pierwsza, nie? Trzecia albo druga, zaraz patrzymy, druga ta w Nordpokim Kaczyńska Katarzyna Gwyr, czyli to jest ta, która jest tutaj u nas. Natomiast jeśli chodzi o pierwszą osobę, to jest Gębala Violetta z Bełku. Zobaczcie, czyżby z Bełku zawodnik z pierwszym miejscem. Wśród mężczyzn, kobieta z pierwszym miejscem w Nordiku, tą Bełku, tą razem, więc przemierzają to całe życie razem, ponieważ są małżeństwo, no to i drodzy, pozazdrościć takiej aktywności fizycznej, no i takiej sprawności. Pamiętajcie, że zaraz po naszych zawodach SMS-y, dostaniecie SMS-y z wynikiem, ale to w momencie, kiedy nasze zawody się zakończą, to znaczy, kiedy ostatnia osoba przejdzie do testu. No i co? Dawaj, dobra. Tak,
Tak wiem, że to jest swoim, ale wydaje mi się, że jest to...